Witam Państwa bardzo serdecznie. Tomasz Jaskulski. Aktualnie znajdujemy się w Centrum Doświadczalnym BASF w Jarosławcu koło Środy Wielkopolskiej. Rzepak ozimy jest w pełni kwitnienia. Właściwie wszystkie zabiegi, które były zaplanowane w tym sezonie, zostały już wykonane. Dlatego w dniu dzisiejszym chciałbym Państwu przedstawić nową technologię w rzepaku ozimym. Technologię Clearfield, którą możemy zastosować w najbliższym sezonie wegetacyjnym. Technologia Clearfield to kompleksowa produkcja rzepaku ozimego, która łączy w sobie dwa najważniejsze elementy. Wyselekcjonowaną odmianę oraz herbicyd Cleravis. Wszystkie odmiany w technologii Clearfield są odmianami hybrydowymi, które odporne są na substancję czynną imazamox zawartą w herbicydzie Cleravis. Odmiany te są wysoko plonujące i sprawdzone w polskich warunkach. Charakterystyczną cechą tych odmian jest to, że mają w swojej nazwie końcówkę CL, co wyróżnia je spośród wszystkich odmian, które są oferowane na rynku. W bieżącym roku trzy firmy nasienne mają w ofercie odmiany Clearfield. Są to Monsanto, Rapul i Pioneer. Najważniejszym elementem w technologii Clearfield oprócz odmiany jest herbicyd Cleravis. To produkt, który zawiera aż trzy substancje czynne. Imazamox, metazachlor i quinmerac. Substancje te wzajemnie się uzupełniają, tworząc produkt kompletny, który działa głównie na listnie, ale również wykazuje działanie doglebowe. Produkt Cleravis stosujemy w zabiegach powschodowych. W dawce 2 litrów na hektar zawsze z adiuwantem deszcz w dawce 1 litra na hektar. To produkt, który można stosować zarówno w technologii orkowej i bezorkowej, dlatego że jego skuteczność nie jest tak bardzo zależna od warunków glebowych i pogodowych. System Clearfield przynosi bardzo wiele korzyści, a przede wszystkim skuteczność. Herbicyd Cleravis to produkt, który zwalcza najważniejsze chwasty w rzepaku ozimym, a w szczególności chwasty rumianowate, przytulie czepną, bodziszki, maki oraz chwasty z rodziny krzyżowych. To produkt, który zwalcza również chwasty jednoliścienne, a w szczególności samosiewy zbóż. Produkt ten stosujemy powschodowo w roślinie rzepaku, dlatego też jego skuteczność nie jest tak bardzo zależna od warunków pogodowych i glebowych. Drugą ważną korzyścią, jaką przynosi Clearfield, to jest wygoda, dlatego że zwalczamy chwasty jedno- i dwuliścienne w jednym zabiegu. Ponadto mamy wydłużony czas aplikacji do 4 tygodni. Właściwie produkt Cleravis możemy zastosować już od fazy liścieni do 6 liści właściwych. Mówimy, że jest to produkt bardzo, bardzo elastyczny. Ale optymalnym terminem stosowania tego produktu jest faza od 1 do 4 liści właściwych, a chwasty nie powinny mieć więcej jak 4 liście. Kolejną korzyścią, jaką przynosi system Clearfield, jest to oszczędność czasu, pracy i pieniędzy. Dlatego, że mamy o jeden zabieg mniej w sezonie wegetacyjnym, ponieważ nie musimy zwalczać dodatkowo samosiewów zbóż, zwłaszcza w technologii orkowej. Natomiast w technologii bezorkowej zabieg Cleravisem zastępuje jeden z dwóch, a nawet trzech zabiegów gramincytowych. Dlatego też mówimy o oszczędności w jednym zabiegu. Ponadto w naszych centrach kompetencji BASF sprawdziliśmy ten produkt i możemy go łączyć razem z fungicydem Carex, z insektycydem Fastac oraz z nawozami dolistnymi firmy Adop. Podsumowując, nowa technologia Clearfield w rzepaku ozimym łączy dwa najważniejsze elementy. Wysoko plonujące odmiany hybrydowe oraz herbicyd Cleravis, który zwalcza najważniejsze chwasty jedno- i dwuliścienne w rzepaku ozimym. To prosty i wygodny sposób zwalczania chwastów, to skuteczność wyższa przy niższych nakładach czasu, pracy i pieniędzy. Zachęcam Państwa do zastosowania technologii Clearfield. BASF. We create chemistry.